Cześć, jestem Bartman. Dzisiaj krótka recenzja mikrofonu Rode VideoMic z systemem Rycote Shock Mount. Zapraszam. Sprzęt, którym dzisiaj się zajmiemy, to wydatek rzędu nieco ponad 400 zł, przeznaczonego zarówno do półprofesjonalnych, jak do profesjonalnych zastosowań wideo. Firma Rode to znany na całym świecie producent mikrofonów i akcesoriów audio. Wszystkie ich produkty są w całości zaprojektowane i wykonane w Australii. Także o jakość wykonania nie musimy się tutaj w ogóle martwić. Rode VideoMic to mikrofon kierunkowy typu shotgun, który zbiera wszystkie dźwięki znajdujące się przed nim, a eliminuje niepożądane hałasy z zewnątrz, po bokach mikrofonu. Kapsuła wykonana jest z bardzo trwałego, matowego plastiku. Nasz bagnet mikrofonu osłaniany jest czarną gąbką z logiem producenta po obu stronach. Eliminuje on niepożądane szumy i hałasy. Możemy oczywiście dokupić tak zwanego dead cuta, czyli włochatą nakładkę, która eliminuje dźwięki wywoływane przez wiatr. Mikrofon jest zasilany 9-woltową baterią, która według producenta powinna starczyć na ponad 100 godzin nagrywania. Z tyłu mikrofonu jest dioda informująca nas o gotowości do działania i w razie czego wskazująca niski stan napięcia baterii. Z prawej strony mikrofonu wychodzi nam kabel na takiej spirali, którą bezpiecznie możemy tutaj manewrować dookoła naszego aparatu, dookoła naszej kamery. Ma on wystarczający zasięg, żeby stosować go we wszelkiej maści urządzeniach nagrywających. Zakończony jest on wtykiem mini jack, pasującym do każdego typu kamery czy tam innego urządzenia nagrywającego. W przypadku tego mikrofonu nie można zapomnieć o jego mocowaniu. Jest to opatentowany przez Rode system zwany Rycote. Wykonany z bardzo giętkiego, ale równocześnie wytrzymałego tworzywa. Eliminuje on wszelkie niepożądane dźwięki, trzaski, stuki wywoływane ruchem aparatu kamery, które nie są dalej przenoszone na mikrofon, a redukowane są właśnie dzięki tej podstawce. Poniżej znajduje się standardowa stopka, która umożliwia nam montaż w miejscu lampy błyskowej aparatu. Z tyłu urządzenia znajduje się przełącznik, który pozwala nam na nagrywanie w trybie zwykłym lub w trybie filtra górnoprzepustowego 80 Hz. Dzięki temu możemy zredukować niepożądane dźwięki i szumy podczas naszego nagrywania. Dodatkowo mamy do czynienia z tak zwaną funkcją PAD. Chodzi tutaj o zredukowanie poziomu wejściowego mikrofonu. Ma to zastosowanie głównie podczas głośnych koncertów czy nagrywania sportów motorowych. Regulowanie tej funkcji odbywa się przy pomocy dwóch przełączników znajdujących się w komorze baterii. Są one tak niewielkie, że aż dziwię się, że producent nie załączył w pudełku żadnych wykałaczek, bo tylko dzięki nim można operować tymi dwoma mikroskopijnymi przełącznikami. Wszystko jest bardzo dobrze opisane i zilustrowane, także nie ma obawy o błąd w przypadku regulowania tych funkcji. Mamy do wyboru poziom 0 dB, minus 10 i minus 20. Mimo niewielkiej wagi, bo nieco ponad 170 gramów bez baterii, pasmo przenoszenia jest dosyć szerokie. Wynosi od 40 Hz do 20 kHz. Podawany przez producenta ekwiwalentny poziom szumów to 20 dB, a dynamika to 114 dB. Po więcej informacji zapraszam Was na wideotesty.pl. O jakości tego produktu może świadczyć gwarancja producenta, który po zarejestrowaniu się na jego stronie oferuje nam 5, 10 albo dożywotnią gwarancję, w zależności od wybranego modelu. Cały czas nagrywam właśnie przy pomocy tego mikrofonu. Teraz wyciągnę może wtyczkę i zobaczymy, jak to wygląda bez mikrofonu. Mimo tego, że akurat mój sprzęt nagrywający ma bardzo dobry wbudowany mikrofon, można zauważyć sporą różnicę zarówno w paśmie przenoszenia, jak i w czystości dźwięku. Wyjdźmy może na zewnątrz, żeby przetestować nasz chwyt antyszokowy podczas kręcenia z kamerą w ręku. Wyszedłem na taras i obróciłem mikrofon w swoją stronę, żeby mi było dobrze słychać. No i tak to wygląda. Mam aparat w ręce. No widzicie, obraz nie jest jakiś stabilny. Mikrofon też się trochę gibie. Jeżeli byłby on na stałe przymocowany do mojego aparatu, każdy krok byłby słyszany jako trzask, jako takie stuknięcie. Na razie chyba nie jest tragicznie. Hmm?
Podsumowując, Rode VideoMic jest świetnym wyborem dla ludzi, którzy chcą kręcić wideo, nie mając jakiegoś ogromnego budżetu. Ale za takie pieniądze możemy zaopatrzyć się w naprawdę wysokiej jakości sprzęt, który będzie nam służył na lata. Ode mnie to już wszystko. Po więcej informacji zapraszam Was na stronę videotesty.pl. Na razie, pa!